Hej, cześć. Dzisiaj w słuchawkach, bo chcę lepiej kontrolować dźwięk. Witam Was w kolejnym odcinku miniserii na temat quizu GeoGuessr. Dzisiaj jest 11 listopada, czy też 11 dzień listopada, święto narodowe, a jednocześnie moje imieniny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie pyknąć, zagrać, spróbować swoich sił w quizie o Polsce. W takim razie odpalamy i sprawdzamy. Według Waszych sugestii, znowu za każdym razem będę pilnował, zwiększamy czas na 3,5 minuty. Dobra. Proszę bardzo. I cała reszta zostaje. Jeszcze jest trochę herbatki. Zaczynamy. Dawno nie grałem w Polskę. Zaczynamy od przepięknego krajobrazu, który dominuje na większości terenu naszego kraju, ponieważ jesteśmy krajem jednak nizinnym. Można powiedzieć, że nawet 2/3. Choć nie zawsze niziny oznaczają płaskość, tak w tym miejscu. Tak. Dobra, no to wiemy, że jesteśmy na pewno w górnej połówce lub w którejś z nizin południowych, nadrzecznych, czy na przykład Śląska, czy tam Kotlina Sandomierska. Co mamy w oddali? Mamy jakieś delikatne wzgórza, więc nie będzie to klasyczny krajobraz płaskich nizin. Mamy uprawy, z których nic nie wynika. Wiemy, że mniej więcej jest lipiec, czerwiec, bo jęczmień taki dość dojrzały. Jedziemy. Pojedziemy sobie. Na północ lub północny zachód. Tak przynajmniej strzelam po cieniach, które tutaj drzewa rzucają. No cóż, moim zdaniem to może być województwo mazowieckie. To może być województwo wielkopolskie. Mniej łódzkie. Po strukturze pól takich pasmowych raczej bym obstawiał łódzkie lub mazowieckie. Ja już tak dawno nie grałem w polską wersję tego quizu, że nie wiem, gdzie szukać wskazówek. Jestem przyzwyczajony do innych krajów, a w tym przypadku niekoniecznie. Godzina 31. Zniknęło słońce. Cóż to mamy? Nie wygląda to na wykopki. Dobrze, że... rejestracje by dużo mówiły, ale dobrze, że ich nie ma w tym przypadku. To chyba jednak, słuchajcie, będą tereny... czas żniw, czyli na pewno lipiec niż... Ale co nam po tym, że to wiemy, jaki jest miesiąc? O, gdzie reklama? Co to, wierzba energetyczna? Czy może scrollowanie. Dobra, mamy jakieś 40 sekund, żeby zobaczyć, co to jest. Mamy zabudowania. Cegła. Cegła. Cegła i taki wypust w postaci takiej jaskółki to może być jednak południowa wschodnia ćwiartka Polski. Południowo-wschodnie, ale jednocześnie nie jakaś taka super. Może lubelskie? No to dobrze, zaryzykujmy jakieś tutaj okolice Pogórza. Może Kolbuszowa? Strzelam, przepraszam. Bawcie się ze mną. No. Dobra, południowo-wschodnia ćwiartka udało mi się... No tak, właśnie, wiem, zaraz się wytłumaczę. Moje myśli zaczęły krążyć jednak w kierunku zaboru austriackiego po prostu, bo te cegły dały mi do myślenia. Mamy ich bardzo dużo właśnie w tej części Polski, budynki ceglane, a potem druga część to ewentualnie Śląsk i ściana zachodnia. Tylko tam musiałyby być większe przestrzenie puste, dlatego skojarzyłem. No, powiedzmy, że myśli ok, natomiast byliśmy w okolicach dokładnie Puław.
Jechaliśmy drogą wojewódzką 874 z Kurowa do Końsko-Woli. Następna runda. Jesteśmy na drodze gminnej pewnie, albo powiatowej, przy ogromnej plantacji. No to jest właśnie problem, jak nie jest zbyt ostre, to przy tym zielonym właściwie to może być wszystko. Jakaś kapusta może, czy tytoń młody? Jakby to był tytoń, to już bym wiedział, gdzie jesteśmy mniej więcej, ale tak to nie zaryzykujemy. Buraki też mogą być cukrowe. A to buraki cukrowe by nas nie nakierowały nigdzie za bardzo. Jakość tej drogi nie powala na kolana, więc Wasylów, z Wasylów, Wasyl, jeśli by za imieniem dążyć, to w takim razie byśmy typowali na wschodnią połówkę Polski, tak bym to powiedział. Wschodnia połówka Polski to już coś. A czy północno-wschodnia ćwiartka? Mam na myśli Podlasie. Zaraz się okaże. Latyfundia i klockowata zabudowa. To może być Podlasie z uwagi na bocianie gniazdo, ale to nie jest żaden wyznacznik, żaden. Zaznaczymy sobie gdzieś tutaj, dobra, koło Łomży, powiedzmy Zambrowa na razie. Kapliczka jest taka. Kościół jest jakiś taki neobarokowy. Oj, nie ma kopułek takich, to nie będzie chyba Podlasie. I katolicki, nie prawosławna cerkiew, więc może na razie to mamy minutę 40. O, przepraszam za psa sąsiadów. Przyjrzyjmy się budynkom. Skromne, nieotynkowane. Znowu mamy taki tutaj element, który znowu mi się kojarzy z południowo-wschodnią ćwiartką, może jednak podkarpackie, tylko jego północno-wschodnia część, bliżej Roztocza, ale to by było wtedy bardziej pofałdowane. Co my tam mamy w oddali? W tą stronę nie bardzo. Minuta. Faktycznie zmieniam zdanie i zszedłbym trochę niżej, czyli jesteśmy dalej przy ścianie wschodniej, ale niżej niż Podlasie, czyli nie wiem, wschodnie Mazowsze, może znowu Lubelszczyzna, może północno-wschodnie Podkarpacie. To musi być śmieszne dla ludzi, którzy wiedzą, gdzie jesteśmy, bo na przykład pochodzą z tamtych rejonów i transporter i się irytują na przykład i zastanawiają się dlaczego, no ale no jest to dookoła Połacie. Jakieś takie duże gospodarstwa typu PGR-owskie, wsie łańcuchówki albo ulicówki tu będą. No nie wiem, no znowu zaryzykujemy Podkarpacie szybko, zanim się skończy czas. Zaznaczyłem tam coś? Nie, tu, Lubaczów. Dobrze, Marcin. 70 km. Nie podkarpackie, tylko lubelskie, ale jakby o to mi chodziło mniej więcej, tak? Czyli południowo-wschodnia ćwiartka po drugiej stronie Roztocza, dlatego mnie to zmyliło. Nie chciałem dawać Lubelszczyzny, bo tutaj ona mi się kojarzy z pofałdowaniami lubelskimi, a to jednak było po burze tutaj w okolicach granicy z Ukrainą, powiat chrubieszowski bodaj, czyli najbardziej na wschód wysunięta część Polski. Następna runda. Tu było 2200, nie najgorsze. Następna runda. No proszę. To jest bardzo fajny trop. Tu mamy chyba czereśnie lub wiśnie. Jak będzie ich więcej, to będziemy mogli wytypować kilka rejonów w Polsce, ale to nie jest, że nie ma nic, to nie są jakieś sady. W porządku, po prostu szpaler drzew tego typu, ale ładne chmurki, takie klasyczne. Chociaż moment, tu jest jakiś sad świeży, zasadzony, to może jednak jesteśmy.
Ostatnio na drugim kanale zresztą jest film, zwiedzaliśmy z żoną Sandomierszczyznę pod kątem właśnie tutaj tej gospodarki sadowniczej. Imponująco to wygląda, ale to nie będzie chyba Sandomierszczyzna. To nie będzie Sandomierszczyzna. Po domach można stwierdzić, że jednak to będzie południowa połówka Polski, dlatego że ja tu takie charakterystyczne, świeżo wybudowane domy rozpoznaję. O, ulica Wiśniowa. To były wiśnie, nie czereśnie, na pewno. I te domy są, no, różnie wyglądają, ale jak mają taką dość intensywnie uderzającą, kurczę, nie chciałem spojrzeć specjalnie na ten znak, żeby było, nie za prosto było. Tam była reklama. Żeby nie było za prosto. Mamy znowu klockowate domy. I te wiśnie mnie trochę intrygują. Nie będzie to Dolny Śląsk. To może być województwo małopolskie. Albo południowa część śląskiego. Tylko moment. Jest to Małopolska, na pewno. I Radomyśl, Mielec. No to nie, grzech nie skorzystać z takiej podpowiedzi, prawda? Droga Radomyśl, Mielec, czyli bardziej pogranicze małopolskiego i podkarpackiego, chociaż bardziej podkarpackie, proszę bardzo, Radomyśl, Mielec. A w którą stronę to było? Sorry, musimy się wrócić. Mielec prosto. No teraz już kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Na skrzyżowaniu Mielec prosto. 55 sekund, Mielec prosto, Radomyśl, czyli tu gdzieś, tak? Tu gdzieś zaznaczmy na razie, dobra. Czuję, że będziemy bardzo blisko tym razem. Bardzo blisko, ojczyzna ucieszy się w ten dzień. Jest płasko, tam dopiero widzimy wzgórza, pewnie pogórza, więc teraz się kierujemy na południe, tak? Nawet nie trzeba zerkać na cienie. Jedziemy na południe, więc tu są około Dębicy i Robczyc te wzgórza. I więc no, gdzieś tu Grzybów, Rydzów, to będzie taki, chociaż wyjątkowo blisko są te wzgórza już. Centrum? To jesteśmy w jakiejś... Okej, zaznaczmy ten Rydzów. No właśnie. Patrzcie, jak ostatnio takie dobre skojarzenia pojawiają się za późno, mimo że wydłużyłem czas gry. Nie chcę wydłużać go jeszcze mocniej, bo nie będzie to, wiecie, tej adrenaliny, tych emocji. Byliśmy tak naprawdę na przedmieściach Dębicy nad rzeką Wisłoka. Każdy kibic Górnika Zabrze w tym momencie pozdrawia miasto Dębica. A dlaczego mówię, że ten trop był dobry? Bo zwróciliście uwagę, że powiedziałem, że te wzgórza są zbyt blisko, żebyśmy byli bliżej Mielca. Jak znaki mnie na początku zmyliły. I tak jesteśmy blisko, bo tutaj tylko 19 km, ale chciałem być bardzo blisko. Natomiast no, te wzgórza jednak mogły mi dać zapalić lampkę pomarańczową, że tak były blisko, no bo to oznaczało, że musimy być troszkę bliżej tego pogórza, które tutaj się rozpoczyna od Pilzna i Robczyc na południe. Dobra, dalej. Ponad 4000 punktów, to przecież nie jest źle, nie jest źle. Ta kapliczka wskazuje nam, że możemy być znowu we wschodniej lub południowo-wschodniej części Polski, nic nie będzie z zachodu. Te cegły pokazują nam i dach niestety tutaj pokryty taką, to azbest pewnie jeszcze, oraz bogaty rolnik, bo posiada 3 traktory, kieruje nas w stronę albo Podlasia teraz w końcu. O, krowy mleczne, dobra. Już strzelam, że jesteśmy w północno-wschodniej. Dajmy sobie Łomżę na przykład części Polski. Ale będzie wstyd, jak kompletnie nie. Ale chyba tak. Widzicie, jak kombinuję. Domy daleko od siebie, z dość dużymi działkami, świeże. Podlasia, na Podlasiu inaczej
w Małopolsce dużo osób jeździło, pewnie dalej jeździ za pracą, do innych krajów. Mieszkańcy województwa podlaskiego do innych krajów, z tego co wiem, to jest na przykład Belgia. Koniec Gniewkowo-Radziejów. Nie znam tych miejscowości. Tutaj nie muszę znać wszystkich, nie znam tych miejscowości. Nie znam też numerków dróg, ale Przybranowo też nie znam. Ale wiecie, że jeśli miejscowości są na, kończą się na owo, inaczej, źle to powiedziałem. Więcej miejscowości kończących się na owo jest w północnej części Polski, więcej miejscowości kończących się na ów jest w południowej części Polski. A teraz jest wstyd. Jest wstyd, słuchajcie, ponieważ nie jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, przepraszam, podlaskim, lecz kujawsko-pomorskim prawdopodobnie. Także zobaczymy, czy honor uratuje, mówiąc północno-wschodnia ćwiartka, bo to może być ta wschodnia część województwa kujawsko-pomorskiego, powiedzmy Rypin, Brodnica, i wtedy byśmy się uratowali, ale droga na Ciechocinek i to żółta 266 wskazuje, że będziemy jednak niestety dla moich pierwszych typów prawdopodobnie tu gdzieś, tak? Służewo, Ostrowąs, zaznaczmy. Droga do Odolin. Dobra, Aleksandrów Kujawski. To jedziemy na Ciechocinek. Jest płasko. Pokażcie nam jakiś typ, żebyśmy mogli w te 38 sekund jeszcze trafić w jakąś miejscowość, chociażby w gminę trafmy. Wólka, no to nam dużo nie da, pewnie tych wólek jest kilkaset w Polsce, lub miejscowości z wólką w nazwie. Olej Kujawski pochodzi z tych rejonów. Służewo, no a propos końcówek na owo, ewo. Dobra, jest jakiś kościół, jakaś miejscowość, może to jest ten Odolin. 5 sekund, załóżmy, że dojeżdżamy do Odolina. Nie. Byliśmy tu. Czyli tak jak wcześniej zaznaczyłem. Nie zaznaczyłem tu wcześniej. Dojeżdżaliśmy do Wólki. Miejscowość Przybranowo. Co jest największego blisko? No Aleksandrów Kujawski. Z takich co znam. Tutaj reszty nie znam. Dobra. Ale mamy co? No 7 km to najlepszy wynik na razie. 4600. I kończymy, ciekawe czym, kończymy trasą w końcu jakąś szybkiego ruchu. Co to jest? Ale nas wypuściłeś. Jednostka wojskowa. To może rzeczywiście zachodnia Polska w końcu się załapie. No, nie zachodnia, ale północna, ponieważ Chełmno jest sanktuarium Matki Boskiej. Niestety nie wiemy jakiej, ale kościół Farny, ceglany, Chełmno, no to oczywiście postkrzyżacka kraina. Północ. Droga na Chełmno. Tu jest gdzieś Chełmno. Tu. Miasto zakochanych. Notabene muszę kiedyś zrobić, słuchajcie, odcinek o Chełmnie. Mamy trochę czasu? Mamy, to wam coś powiem. Chełmno, oprócz tego, że jest miastem zakochanych, ma piękny układ urbanistyczny, to jest jednym z ciekawszych miast w Polsce, ponieważ przenosiło swoją lokację dwukrotnie. Były trzy Chełmna. Stare, bardzo, inaczej, bardzo stare, stare i obecne. Także, no, poruszę kiedyś ten temat. Zaznaczamy gdzieś okolice Chełmna. I ja widzę, że zabudowa jest taka suburbia to są. Droga 91 na świecie. Czyli tu 6 km do Świecia, więc jesteśmy albo za Wisłą, ale nie, bo przecież tu jest na Świecie, a tu jest zjazd na Chełmno, wszystko się zgadza, jesteśmy przed Chełmnem, ale trafimy tym razem, ale jestem dumny, może się w piątce nawet zmieścimy. Jesteśmy przed Chełmnem i tu jest zjazd na Chełmno, wszystko jasne, jesteśmy na obwodnicy, to znaczy ta droga pełni funkcję obwodnicy Chełmna. No to co, zostajmy może tutaj, żeby... O, stacja moja, no to teraz powinno nam się udać, słuchajcie. Minuta 20.
kuchnia grochówka, tam by było. Podobno dzisiaj będę miał na obiad fasolówkę, to może powinniśmy przy kuchni grochówka trafić. Dobra, ale skupmy się, bo trzeba znaleźć tą moją. Proszę bardzo, czekamy na ciebie. Moja. Pomnik niepodległości. Tu powinniśmy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. No. Tylko w którą stronę pojechać? Zaryzykujemy. To moje. Zobaczyć. Tu jest stacja paliw. Jakiś taki, nawet dwie. To będziemy mieli pomnik niepodległości po tej stronie jednak. Ale byłby. To jest niesamowita szansa na bardzo spektakularne zakończenie odcinka. Tylko teraz będziemy trochę szukać tego, jak w stogu siana. Tu jest zjazd na Chełmno. To będzie ten zjazd. To pomnik niepodległości jest jeszcze bardziej tam. Szybko. 7 sekund. Zaznaczmy. Tu. Udało się. Udało się, słuchajcie. 44 metry od pomnika niepodległości. Fajnie. Nie. Przepraszam. 44 metry od znacznika. Pomnik niepodległości był trochę dalej. No przyznacie, że zaskakujące zakończenie, ale no lepiej być nie mogło. Bardzo fajna jest zabawa w to. I tak jak na Discordzie rozmawialiśmy, przynajmniej z niektórymi z was, jestem coraz bardziej gotów, aby zrobić live'a. I ten live będzie prawdopodobnie z Google Maps lub z GeoGuessera. Ale na razie no 90% już jest rzeczy w mojej głowie zrobionych. Zastanawiam się teraz tylko, jak widzów, pewnie część z was, włączyć w to, czy włączyć tylko czat, czy może podpiąć głosy. Także no zapraszam na Discorda, tam też dyskutujemy, jest jakiś taki próbne nagranie i będziemy się bawić. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć.